To będzie najpiękniejsza historia, jaką znam. Śliwunia. Śliwka. Historia, w której ja i ona odgrywamy główną rolę. O małej sarnie i wypadku, który odmienia jej życie. Skazuje na niewolę i na mnie. O wytrwałości i niezmordowanej woli życia. Oraz niezłomnej walce o to życie tak z mojej, jak i z jej strony. O radości z pierwszej wypitej butli mleka. O tworzącej się nierozerwalnej więzi, miłości i oddaniu. O pierwszych zawieranych przyjaźniach, dojrzewaniu, chorobie i rozstaniu. Tęsknocie, niepewności i bezsilności, które przekute w determinację i konsekwencje skutkują ponownym spotkaniem i wspólnym życiem już na zawsze. Historia Śliwki jest niesamowita, pełna wzruszeń i dobra. Śliwka jest dzisiaj ambasadorką wszystkich istot poszkodowanych na drogach. Argumentem za tym, by jeździć uważnie i ostrożnie. Minęły 3 lata, a ja ciągle nie mogę uwierzyć w to, że ta historia zakończyła się w ten sposób. To jest spektakularny happy end, który odbywał się po cichu. Taka Śliwka i nasza opowieść jest tylko jedna. Nie możecie tego nie zobaczyć. Film ten powstał, by pokazać światu niesamowitą historię sarny Śliwki, a przez to uwrażliwić społeczeństwo na problemy sarny europejskiej i innych gatunków rodzimych. Zwraca uwagę na potrzebę udzielania pomocy dzikim zwierzętom poszkodowanym na drogach. Pokazuje konsekwencje i to, jaką odpowiedzialność niesie za sobą oswajanie dzikich zwierząt. Jest koniec maja 2020 roku, Poznań. Od kolegi dostaję telefon. Jadę po małą sarnę, leży na poboczu, nie wygląda dobrze. Jacyś państwo ją znaleźli. Czy można na ciebie liczyć? Wcześniej tego samego dnia przyjechał jeszcze koziołek, również po wypadku komunikacyjnym. Jedno i drugie zapewne przechodziło przez drogę za swoją mamą, ale zamiast z nią spotkały się z samochodem. Koziołek wyglądał 100 razy lepiej od samiczki z pobocza. Ona miała oko zakrwawione, wybałuszone. Wtedy właśnie dostała imię. Śliwka. Śliwunia. Śliwka. Śliwka, chodź. No chodź. Bardzo szybko się okazało, że większość kości twarzoczaszki u Śliwki jest pęknięta. Szczerze mówiąc, ja nie dawałam jej dużych szans na przeżycie i rozważałam skrócenie jej cierpienia. Wydawało mi się, że dużo większe szanse na przeżycie ma koziołek. Podałam jednemu i drugiemu leki, zaczęły się pierwsze próby karmienia z butli. I bardzo szybko się okazało, że to ona garnie się do butli z mlekiem jako pierwsza i jest najbardziej współpracująca. Koziołek był bardzo apatyczny. Niestety nie dożył rana. A Śliwka żyła. I nigdy nie zapomnę tej radości z jej pierwszej, samodzielnie, z własnej woli, wypitej butli mleka. Sarna Śliwka nie była odkarmiana na mleku krowim. Odchowywanie dzikich zwierząt przez osoby prywatne jakimkolwiek pokarmem, który składem nie przypomina składu mleka matki danego gatunku, jest dla tego zwierzęcia zabójcze. Dlatego zawsze odchowem dzikich zwierząt powinny zajmować się osoby doświadczone w tej dziedzinie, mające do dyspozycji preparat mleko zastępczy dedykowany konkretnemu gatunkowi zwierzęcia, najlepiej, gdy jest to ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Przed decyzją o zabraniu jakiegokolwiek dzikiego zwierzęcia ze środowiska naturalnego, znalazca powinien skontaktować się z osobami doświadczonymi w ratowaniu i rehabilitacji dzikich zwierząt,
celem zweryfikowania stanu zdrowia zwierzęcia i potrzeby udzielenia mu pomocy. Nieumiejętne karmienie młodych zwierząt może doprowadzić do ich zachłystu, co skutkuje zachłystowym zapaleniem płuc. Kilkanaście dni przed przyjazdem Śliwki trafiła do mnie sarna od osoby prywatnej, która była już wcześniej przez tą panią dokarmiana. I na miejscu okazało się właśnie, że ta sarna ma zachłystowe zapalenie płuc. Zwierzęcia niestety nie udało się uratować. Mijały dni, a Śliwka zdrowiała i rosła. Oko wróciło do normalnych rozmiarów, ale było już trwale uszkodzone, więc ja wiedziałam, że będzie trzeba w końcu tą gałkę oczną Śliwce usunąć. Byłam jej stuprocentową matką. Ja karmiłam, ja sprzątałam, ja spędzałam z nią najwięcej czasu. Właściwie ciągle byłam obok. I wtedy zaczęła się rodzić między nami ogromna więź. Ja nie jestem zwolennikiem oswajania dzikich zwierząt i nie powinno się tego robić. Przede wszystkim nie powinny tego robić osoby prywatne. Często znalazcy dzikich zwierząt decydują się na opiekę na własną rękę, robiąc zwierzęciu krzywdę. Brakiem doświadczenia, wiedzy, odpowiednich warunków i oswajaniem. I często wtedy te zwierzęta przetrzymywane są w warunkach niedostosowanych do swojego gatunku, niedostosowanych, nieodpowiednich dla siebie. To niestety kończy się dla nich utratą zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, i takie zwierzęta nie nadają się do powrotu na wolność. W przypadku Śliwki od początku było wiadomo, że ona nie zostanie wypuszczona do środowiska naturalnego. Sarna z jednym okiem na wolności to raczej martwa sarna. Sarny mają oczy zlokalizowane po bokach głowy, no więc właściwie widzą wszystko, to co dzieje się dookoła, co dzieje się z boku. To jest taka strategia obronna, przede wszystkim przed atakami drapieżników. Dzięki temu potrafią też dostrzec myśliwego czy nadjeżdżający samochód. Śliwka została pozbawiona widoku na całą jedną stronę. Wypuszczona na wolność byłaby totalnie bezbronna. Skoro wiedziałam, że nie wróci na wolność, to specjalnie nie starałam się, żeby jej nie oswoić. Wręcz przeciwnie. W niewoli najlepiej funkcjonują zwierzęta współpracujące. Tak jest lepiej i dla opiekuna, i dla zwierzęcia, które nie rozbija się o ściany ogrodzenia ze strachu przed wchodzącym do środka człowiekiem, który chce je nakarmić, który chce mu posprzątać. Kiedy oswojone zwierzę zachoruje, można spokojnie poddać go badaniu lekarsko-weterynaryjnemu, można podać mu bezstresowo leki. Co jest jednak najważniejsze, Śliwka miała i ma warunki dostosowane do swojego gatunku. Jest sarną. Ma więc wybieg, ma przedwybieg, wiatę, w której może się położyć i jest legalna. To znaczy, że ma, jak to się mówi, odpowiednie papiery. Jest też pod stałą opieką lekarza weterynarii. W przodkowie Śliwki była obecna moja Deworka. Deworka to jest 15-letnia suczka, która jest moim drugim oczkiem w głowie. Deworka była obecna podczas odchowu Śliwki po to, żeby Śliwka nie bała się szczekania psów, żeby przyzwyczaiła się do obecności zwierząt domowych różnych gatunków. Świetnie się dogadywały, zresztą tak jest do dzisiaj. Utrata strachu przed obecnością innych zwierząt dawała jej możliwość bezstresowego życia w pobliżu ludzi. A takie życie ją czekało. Z szansy na nowe życie, którą dostała, zdawała się czerpać całą sobą. Pomimo swojej niepełnosprawności, była bardzo radosną i rozbrykaną sarną. Miała ogromny apetyt, który przybierał na sile. Mleko znikało litrami, butla za butlą. Rosła w oczach. W miarę wzrostu traciła charakterystyczne dla koźląt sarny cętki. Blizny na jej czole stawały się coraz mniej widoczne. Rany zarastały włosiem.
patrząc na nią. Po pewnym czasie można było zapomnieć o tym, że jeszcze kilka tygodni temu uraz głowy spowodowany spotkaniem z samochodem objawiał się u niej zaburzeniami równowagi. Ona stawała się coraz bardziej ciekawa świata, zafascynowana nim. Badała wszystko, co znajdowało się w jej zasięgu. Próbowała smaku liści, gałęzi, ziemi. Był też taki okres, kiedy Śliwka miała młodszego brata. To był brat troszkę innego gatunku. Samiec siki wietnamskiej, inaczej jelenia wschodniego, który na terenie Polski jest przez bardzo wiele osób hodowany, a w środowisku naturalnym u nas w Polsce i w ogóle w Europie traktowany jest jak gatunek inwazyjny. Nazywał się Marlin. Został odrzucony przez swoją mamę, no i ja zostałam kolejny raz mamą zastępczą. A Śliwka starszą siostrą. Śliwka przez kilka miesięcy bardzo troszczyła się o swojego młodszego brata, no i uwielbiała jego towarzystwo. Jak to młodszy brat ciągle próbował za nią nadążyć, a ona już nastolatka, zachęcała go do robienia różnych wariactw, pięknie było ich obserwować. Gdy Marlin stał się już kawalerem, ponownie należało go połączyć z jego własnym stadem, żeby go przyjęło, no ale też żeby czuł się komfortowo wśród swoich. To był trudny czas, zarówno dla mnie, jak i dla Marlina, no i też dla Śliwki. Ona bardzo tęskniła, on również. Starałam się jak najczęściej ich odwiedzać, jak najwięcej z nimi spędzać czasu, szczególnie ze Śliwką. No, żeby samotność jej tak bardzo nie doskwierała. Bo stado bardzo szybko wchłonęło Marlina. Marlin miał tam wielu młodszych kolegów, starsze ciocie, które się nim opiekowały. No a Śliwka znów miała tylko mnie i Deworkę. Rosła, stawała się damą, no ale mama pozostała mamą. Była najważniejsza na świecie. Pierwszy wybieg, na którym przebywała, nie był bardzo duży, więc ona zawsze rano czekała, aż ja ją wypuszczę i pozwolę jej pohasać troszeczkę po większym obszarze.
potem był obowiązkowy odpoczynek i toaleta w cieniu drzew. Zdarzało się, że silne wiatry łamały gałęzie drzew. Znosiliśmy je potem na wybieg śliwki. Dla niej to okazja, żeby najeść się dobroci. Prawdziwa uczta. W grudniu 2021 roku usunięta została jej gałka oczna. Zabieg był praktycznie bezkrwawy i nie trwał długo. To, czego ja się najbardziej bałam, to narkozy. Tego, jak ona na nią zareaguje, tego, czy wybudzi się bez komplikacji. Stresowałam się nie jak lekarz weterynarii. Byłam kompletnie nieprofesjonalna w swoim zachowaniu. No i oczywiście, to nie ja usuwałam jej tą gałkę oczną. Dziękuję tym, którzy to zrobili. Bardzo szybko doszła do siebie po zabiegu. Była wzorowym pacjentem. Bezproblemowo przyjmowała leki. Cierpliwie, chętnie, jak to śliwka. Rana po zabiegu pięknie się zagoiła. Zima dla sarny oznacza zmianę diety i sierści. Uwielbiam śliwkę w zimowej szacie. Cała robi się bardziej szara i okrąglejsza. Najpiękniejsza jest biała plama na jej zadzie. Kiedy jest podekscytowana, poszerza się. Dieta zimowa nigdy nie smakowała śliwce, tak jak to, czym można było się najeść wiosną i latem. Suszone liście drzew i zioła nie mają tej pożądanej soczystości. Jednak są takie przysmaki, na które czeka się z utęsknieniem o każdej porze roku. Należą do nich na przykład płatki owsiane. Śliwcia! Śliwunia! Twoje ulubione danie. Chodź, śliwka, zobacz. No chodź. Proszę. Ale też pokrojone warzywka. Po posiłku można zaobserwować typowe dla przeżuwaczy etapy trawienia. Odłykanie i przeżuwanie. W
marcu 2022 roku zaczyna się bardzo trudna część tej historii. Bardzo nie lubię do niej wracać, bo zarówno dla mnie, jak i dla niej to był dramatyczny czas. Ale ten moment, jak się potem okazało, stał się kolejnym punktem zwrotnym w moim życiu. I w jej życiu również. W planach było podarowanie jej większego szczęścia. Zapewnienie jej towarzystwa innych saren, większego wybiegu, większej ilości zieleni. Tylko że ona tych zmian nie zaakceptowała. Bardzo podupadła na zdrowiu, przestała jeść. Dostała okropnej biegunki. Stała się sarnim kościotrupem. Byłam w rozpaczy. Ja cierpiałam wewnętrznie, ona fizycznie. A żeby tego było mało, to wszystko zbiegło się w czasie z moją przeprowadzką do domu. Moja sarna umierała, a ja miałam wypowiedziane mieszkanie, brak funduszy na przedłużenie pobytu w mieście, a jednocześnie wiedziałam, że ona mnie potrzebuje. Wiedziałam, że ja jestem osobą, przy której ona ma szansę wstać na nogi, że mi w spokoju pozwoli sobie podać leki, że przy mnie będzie się mniej stresować. Wiedziałam też, że nie mogę jej w takim stanie ze sobą zabrać, bo nie przeżyłaby podróży. No i nie miałam przygotowanego dla niej miejsca. Zostałam 2 tygodnie dłużej i postawiłam sobie za cel podniesienie jej na nogi. Udało się. Zaczęła jeść, ale jej kondycja była w dalszym ciągu fatalna. Biegunka też ciągle nie ustępowała, a ja musiałam wracać do domu. I to jest ten moment, w którym nie jestem w stanie wyrazić swojej wdzięczności osobom, od których właśnie wtedy otrzymałyśmy, ja i Śliwka, niesamowite wsparcie. Słowne, jak i praktyczne. I te osoby, jeśli oglądają ten film, to doskonale wiedzą, że o nich mówię. Była taka umowa, że jeśli ona przeżyje, że jeśli jej kondycja i stan zdrowia się poprawią, to zostanie do mnie przywieziona. A ja już zaczynam organizować dla niej miejsce i budować dla niej wybieg. Ja już wtedy nie myślałam o żadnej innej opcji. Chociaż żegnając się z nią wtedy, byłam przekonana, że widzę ją ostatni raz, że ona nie przeżyje. Codziennie dostawałam wiadomości i zdjęcia Śliwki. Był meldunek, jak się czuje, jaka jest dzisiaj kupa, ile dzisiaj zjadła. Te osoby ciągle były ze mną na łączach. Ja wprowadzałam zmiany, wiecie, w diecie, w lekach, jeżeli tylko cokolwiek zaczęło się niepokojącego dziać. Przepraszam was wszystkich za to moje zamęczanie was. No ale się udało. Przyszła wiosna, maj 2022 roku, a ona była żywa i gotowa do przeprowadzki. Ja do końca życia wam tego nie zapomnę. Tym wszystkim, którzy mieli jakikolwiek udział w tym, że sarna Śliwka dzisiaj żyje. Dziękuję. Wiata przed wybieg, wybieg, ten, który teraz tutaj widzicie, powstał w ekspresowym tempie. Tutaj ogromne podziękowania dla 3 panów, którzy stanęli na głowie, żeby powstał na czas. Wysoko postawione ogrodzenie z wysoką siatką, ciągle jeszcze drewniane, ale są plany, żeby to zmienić. Powstała piękna wiata, powstał piękny przedwybieg. Dzięki temu dziś Śliwka może się czuć tutaj komfortowo. Bezpośrednio przed jej przyjazdem rozkładałam na całej długości wybiegu plan deki, po to, żeby Śliwka się nie przeraziła przestrzenią, którą zobaczy, bo są tutaj szczere pola. A sarny, jak wiecie zapewne, to są bardzo stresogenne zwierzęta. Nie chciałam, żeby zrobiła sobie krzywdę. Przyjechała 18 maja 2022 roku.
Kiedy wyszła z klatki transportowej, z trudem powstrzymała mu łzy. Oczywiście ze szczęścia, że już jest, że przeżyła, że doczekałyśmy tego momentu, ale też dlatego, że była taka chudziutka. No ciągle jeszcze po tej chorobie, po tych dolegliwościach nie doszła do siebie. Ale bezpośrednio po wyjściu z tej klatki tylko się porozglądała. Pierwsze, co zaczęła robić, to jeść trawę. I ja już poczułam taki wewnętrzny spokój, tak pomyślałam sobie, że już teraz będzie tylko lepiej. Już teraz będziesz zdrowa i bezpieczna. Jej pierwsze wyjście na wybieg, ten oto, wyglądało tak. Śliwunia, wypuścimy cię. Patrz to. Śliwka. Idziesz tu? Ma zamykany przedwybieg, w którym chowamy ją na noc, żeby była bezpieczna, z wiatką, wyścieloną głęboką warstwą siana, po to, żeby mogła się tam położyć, odpocząć, schronić przed deszczem, wiatrem, prażącym słońcem, co właśnie robi teraz, czy mrozem i śniegiem. Ma kawałek pola, który kiedyś na pewno będzie większy, na którym też lubi się wylegiwać. Ale po którym przede wszystkim biega jak szalona. Którego korzysta, cieszy się nim o każdej porze dnia, zarówno w lecie, jak i w zimie. Wiosenne i letnie dni Śliwka spędza wyszukując najsmaczniejszych ziół i chwastów na swojej łące. Musi je w pełni wykorzystać, zanim przyjdzie czas na opadłe liście i to, co suche. Po pewnym czasie z pastwiska znikają ulubione mniszki i babki, a kiedy ich zabraknie, to ja przynoszę najlepsze rzeczy do jedzenia. Zaczynają się codzienne zbiory. I tak do późnej jesieni. Pozdrawiamy z pola. Z
zbieram właśnie mlecze, chyba ostatnie w tym sezonie, dla śliwki. Już trochę mamy. Pomagają mi pieski. Devorka i Tipsy. Grubasku. Cześć, Śliwcia. Przyniosą twoje ulubione zielone. No, zaraz ci damy. Okay. Uwaga, uwaga. Zobacz, co my tu przyniesie. Jesteśmy już tutaj razem rok. Jest moją pełnoprawną sarną. Rezydentką, która ma ogromną rolę do spełnienia. Nic tak nie edukuje i nie uwrażliwia społeczeństwa, jak żywy przykład. Śliwka jest ambasadorką swojego gatunku i zwierząt, które codziennie zostają poszkodowane na drogach. Przypomina o tym, że zwierzętom należy udzielać pomocy, że wiele udaje się uratować i podarować im drugą szansę. A wtedy, kiedy zwierzę umiera w cierpieniu, już nic nie da się dla niego zrobić. Bądź utrzymywanie go przy życiu oznacza dla niego długotrwałe cierpienie psychiczne i fizyczne, czym dla wielu dzikich zwierząt jest trwałe kalectwo i życie w niewoli. Nie wolno zapominać o tym, że eutanazja, humanitarne skrócenie zwierzęciu cierpienia, jest formą pomocy. Śliwka przypomina o tym, żeby na drogach myśleć nie tylko o bezpieczeństwie ludzi, ale też zwierząt. Może o tym, żeby zabezpieczyć drogi, żeby zrobić więcej przejść dla zwierząt, szczególnie w miejscach, w których giną masowo. Zgłaszajmy takie sytuacje w urzędzie miasta czy gminy, gdy w danym miejscu do kolizji z dzikimi zwierzętami dochodzi często. Udzielając pomocy zwierzęciu na drodze, w pierwszej kolejności pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Jeśli na drodze nie można się zatrzymać, to warto zgłosić sprawę Straży Miejskiej, Policji na 997 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112, podając lokalizację i gatunek zwierzęcia. Tam, gdzie możesz się zatrzymać, postaw trójkąt, a siebie oznacz kamizelką odblaskową. Upewnij się, że zwierzę potrzebuje pomocy. Skontaktuj się z ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt, najbliższą przychodnią czy kliniką weterynaryjną i podążaj za wskazówkami. Zwierzęta małych gabarytów możesz zabezpieczyć samodzielnie w kartonie lub owijając je w ręcznik. Następnie zawożąc takie zwierzę do najbliższej przychodni weterynaryjnej. Nie podchodź do zwierząt dużych gabarytów czy drapieżników, zwłaszcza gdy są przytomne. Wykonaj telefon na policję, która zabezpieczy teren, do straży miejskiej czy gminy. Jeśli nie masz pojęcia, skąd uzyskać pomoc w danym miejscu, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Więcej szczegółów na temat udzielania pierwszej pomocy dzikim zwierzętom na drogach dowiecie się, oglądając mój wykład, który został udostępniony online, a do którego link znajdziecie w opisie do tego filmu. Sarny zaliczane są do zwierząt łownych. Trudno mi o tym myśleć, kiedy patrzę na moją sarnę Śliwkę. Pomimo tego, że nie są gatunkiem specjalnie chronionym, mają ogrom problemów, z którymi co roku się mierzą. I wszystkie związane są z bardziej lub mniej świadomą działalnością ludzi. Prócz wypadków drogowych zdarzają się zaklinowania w ogrodzeniach na szlakach migracji zwierząt. Usuwanie zadrzewień śródpolnych sprawia, że zwierzęta te nie mają się gdzie chronić. Zatrucia pestycydami na polach uprawnych to coraz częstsze zjawisko. Śmierć we wnykach i pułapkach kłusowniczych oraz inne nielegalne działania kłusowników, jak zabijanie z broni palnej, często sprawiają, że zwierzęta umierają w męczarniach. Podobnie jak te, które zjedzą pozostawione w lesie śmieci bądź się w nie zaklinują. Pogryzienia przez puszczany samopas i zdziczałe psy to równie poważny problem saren młodych i dorosłych.
Koźlęta tracą życie, bądź zostają poważnie poszkodowane podczas sianokosów, czekając w gęstwinie traw na matki. Wiele niepotrzebnie zostaje zabranych ze środowiska przez osoby, które nie znają biologii tych zwierząt i uważają, że pozostawione w trawie koźle stało się sierotą, podczas gdy jest to normalne zachowanie sarny, która karmi swoje młode tylko wieczorem i o świcie, by nie ujawniać, gdzie leży młode drapieżnikom. Najgorsze, gdy osoby takie podejmują się opieki koźlęcia na własną rękę. Śliwka codziennie przypomina mi o tym, jak istotne jest podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej w stosunku do dzikich zwierząt. Jej historia umacnia mnie w przekonaniu, że wybrałam właściwą, choć trudną drogę walki o ich przyszłość. Utożsamiam się z nią nie tylko dlatego, że przez ten czas byłam obok niej. Mamy wiele wspólnego. Jej imię i brak oka nie kojarzą mi się tylko z urazem i cierpieniem, jakich doznała w młodym wieku, ale z niesamowitą siłą. W kulturze chińskiej śliwka symbolizuje wytrzymały charakter, który potrafi stawić czoło wszystkim problemom, walczyć do utraty tchu o to, co najcenniejsze. Życie, które jest nadzieją i cudem. Ona jest moim. Śliwka też jest obecna podczas nagrania, natomiast niestety bardzo skutecznie unika naszej kamery i chodzi sobie dookoła, żeby tylko się tutaj Wam nie pokazać, ale znajdujemy się na jej wybiegu i no i jest tutaj. Śliwunia, zostaw aparat. Śliwcia, to jest statyw, nie liżę się tego, chodź tu. Śliwka! Śliwka się nie pokaże, o! No nie, a laptopa też się nie liże. Proszę Cię. Podejdziesz tu do mnie? Ty. Teraz będzie zasłaniać całą kamerę, żeby nam nie wyszło nagranie, tak?
Możesz tu przyjść? Które utrzymują. O pierwszych zawieranych przyjaźniach, dojrzewaniu, tęsknocie. Sarny mają bardzo szeroki kąt widzenia. Widzą właściwie wszystko przez ustawienie swoich oczu właśnie w sposób poboczny. Taka śliwka i nasza historia jest tylko jedna. To jest spektakularny happy end. Śliwka.